fajnie jest podzielić się tym, czego się doświadcza podczas podróży, z tymi, którzy te podróże w tych podróżach uczestniczą, czyli z Mają i z Jankiem, z moimi dzieciakami. Maja, która sama na siebie mówi Maja, tak naprawdę ma na imię Marysia. Maja ma teraz 17 lat, Janek ma prawie 13 lat i w przypadku Janka namawianie do pisania proste nie było. To nawet ciężko, bo naprawdę nie uwielbiam pisanie i nie jestem szybki i to było po prostu nie fajne, ale jak patrzyłem potem, jak to wszystko skończyłem pisać, zobaczyłem, jak dużo napisałem i jakie to było fajne, że napisałem naprawdę prawdziwą książkę. Spędziłam najwięcej czasu pisząc o Black Lives Matter i o chyba o Georgii, bo mam fajne historyjki o Georgii. Pisałam też o Black Lives Matter, dlatego że podchodzę do tego z pasją, bo mam czarnoskórych kolegów i koleżanek tutaj w Ameryce. No i znam prawdę o życiu dla Afroamerykanów w Ameryce. Dzieciaki dały się namówić do pisania. Dzieciaki wzięły udział w pisaniu Wroną po Stanach. Janek na przykład ze mną gotował potrawy, które się w książce pojawiają, bo w każdym rozdziale jest jedna potrawa związana z miejscem, o którym opowiadamy. Marysia gotować nie lubi, natomiast Marysia brała bardzo czynny udział w zmywaniu i w znoszeniu wszystkich brudnych naczyń i brudnych garnków, czy to do zmywarki, czy to do zlewu. To też trzeba zauważyć i trzeba bardzo mocno podkreślić. Ja tego nienawidzę, nie znoszę zajmować się brudnymi naczyniami, tym się zajmuje Maja. W książce Wroną po Stanach i ja, i dzieciaki staramy się Państwu pokazać te nasze podróże i staramy się Państwu pokazać to, co podczas tych podróży nam się spodobało najbardziej.